Witam w Gąsławie 9 kwietnia na inauguracji rundy wiosennej sezonu 2021-2022 Mistrzostw Polski w hokeju na trawie, mecz LKS Gąsława AZS AWF Poznań. Zapraszam do oglądnięcia obszernych fragmentów tego spotkania. Ja nie wygrał meczu, ale ja...
ciekawe, czy mógł ruchać, bo pewnie nie trenuje i kondycji brak. Zadałem z nim dzisiaj po pierwszy na mecz. Dobra, Zostaw, Akim, uciekaj! Wracania, ustaw! Kochane, to są gorzkie straty. Zobacz, jaką piłę dostał, no. Brawo, dobrze. No bo taką maksymę. A jak miał napisać? Junior młodszy? Brawo, dobre! Wyobrażam sobie 74 rok. Przywiózł mi samochód sterowany na radio. Stołem jeszcze był asfalt tam na chodniku. Miał identyczną sytuację. Strzelił nad poprzeczką, a ten ładnie zmieścił. No pija mu poszło, ale... Dobrze,
przełóż. Nie, ja spoczę. I kurtyna, zobacz, taką bramkę stracimy. Nie bicie. To nie naturalna trawa. Teraz także czerpująca, ale mogą się zmieniać. A coś kurde o, widzę, grają, kurczę. Mówisz, że za duża impreza była? I to Szwecji? Czy biegania?
czemu? Trzy punkty inkasuje zespół AZS-u AWF-u Poznań, który pokonał gąsawski zespół 4-2. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla akademików Mateusz Mazany, Bartosz Majek, Łukasz Kurniewicz i Aleks Marcinkowski. Dla LKS-u Gąsawa Korneliusz Nitka, dwie bramki. W pozostałych meczach ósmej kolejki padły następujące rezultaty. Politechnika Poznańska pokonała 3-2 toruńskiego Pomorzanina. Start Gniezno przegrał z Wartą Poznań 1-0. 13 kwietnia zostanie rozegrany ostatni mecz tej kolejki. Stela Gniezno podejmuje Grunwald Poznań. 23 kwietnia zostanie rozegrana 9 kolejka ligowa. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.